Jest Ciebie, Jezu. Jest śmierć. A ja dzisiaj nie chcę żyć w śmierci. Ja wybieram życie. Dzisiaj możesz tak do Niego powiedzieć. Wybieram życie. Jezu chce Ciebie poznać. Władza i wszelka moc jest w Twoich rękach. Wszystko jest poddane pod stopy Jezusa Chrystusa. No jest on brał, co normalnie. Może żyć tak, ty żywiesz. Chrystus to Pan Panów i Król Królów. Chcę, żebyś dzisiaj wiedział, że Jezus to Pan Panów i Król Królów. To jest ten, który umarł za ciebie na krzyżu. I tak, gdyż wiele ludzi prowadzi dzisiaj życie, nie mając świadomości, że nie mają kontaktu z Bogiem tak naprawdę. A twoim adwokatem może stać się Jezus. Jeśli oddasz mu swoje życie. Jeśli uwierzysz, że on zapłacił za twoje wszystkie grzechy i wstał z martwych. Aby tam chciał. Chyba ma listy wodna wodzina. Strasi, woka, gawariu, nie ona listy. Każdy mi zwyżej. Nie jesteś świadomy, że potrzebujesz Jezusa, ale możesz się sobie uświadomić, możesz go przyjąć do swojego serca. Możesz powiedzieć: Jezus, ja Cię nie znam, ja nie wiem, o co chodzi, ale chcę Cię poznać. Sprawdź mnie, albo przyjmij i albo odrzuć. Ale nie zlekceważ tego, bo mówi do Ciebie Bóg. Mówi do Ciebie Bóg. Panuje w Twoim życiu, kończysz się w różnych kwestiach, w różnych sprawach. Tylko dlatego, że nie chcę przyjąć tego skarbu. A skarbem jest Jezus Chrystus. Bo kiedy poznasz Chrystusa, to będziesz wiedział, że On jest. Będziesz wiedział, że On jest. I będziesz wiedział, że jesteś zbawiony. Czy chcesz ten skarb, czy chcesz Jezusa, czy chcesz Jego skarbu, tego wyratowania od każdego problemu, od problemu życia, po śmierci.